Kilka minut po godzinie 9 rano w niedzielę Jarosław Kaczyński z gronem najbliższych współpracowników pojawił się przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie. W niedzielę rano odbyła się msza ŚW w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Następnie Jarosław Kaczyński wraz z najbliższymi współpracownikami przeszedł przed pomnik ofiar tragedii smoleńskiej. We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, Beata Mazurek, Marek Kuchciński i Ryszard Terlecki. Po kilku minutach się rozeszli. Każdego 10 dnia miesiąca politycy PiS wspominają ofiar katastrofy smoleńskiej. Od kilku miesięcy miesięcznice są dużo bardziej skromne. Nie ma wieczornych marszów przed Pałac Prezydencki i przemówień? W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia 2018 roku odbył się 96. ostatni marsz z warszawskiej archikatedry przed Pałac Prezydencki. Prezes PiS powiedział wówczas, że odbyło się 96 marszów, tyle ile ofiar katastrofy smoleńskiej i podkreślił, że choć nie będą odbywały się już takie marsze, to miesięcznice trwają.